Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Boxing.pl, Marek Cudek. Dzisiaj moimi gośćmi są znakomici eksperci, moi ulubieni zresztą Polski. Lee Wiley, że tak sobie powiem, analityk, redaktor, praktyk Andrzej Pastuszek. Witam Cię, cześć. Witam, myślałem, że już powiesz Wider. I przyszły następca Janusza Pindery, najwięcej słów o boksie na jednostkę czasu, Kacper Bartosiak. Dziękuję bardzo, witam. Witam Cię bardzo mocno. Będziemy dzisiaj przewidywać przyszłość, zabawimy się w takich jasnowidzów troszkę. Będziemy mówili o 2022 roku, o marzeniach na ten rok naszych. Tak. Jaka jest najlepsza walka do zrobienia w tym roku? Taka realna, bardzo potrzebna i konieczna. No dla mnie na pewno Tyson Fury Usyk. Ta walka White'a z Fury, mam nadzieję, że tylko oddali całą sprawę. I myślę, że w drugiej połowie roku jednak zobaczymy pojedynek Usyka z Furym. Dwóch niepokonanych mistrzów świata wagi ciężkiej. Dwóch mistrzów świata wagi ciężkiej, którzy mają zero w rekordzie, a jednocześnie są już tak dobrze znani i cenieni, że byli w rankingu pound for pound. Usyk wiadomo z racji wagi cruiser, ale też wagi ciężkiej, no i Fury z racji wagi ciężkiej. Także nie pamiętam podobnej sytuacji, żeby taka owa miała miejsce, że dwóch niepokonanych ciężkich z rankingu pound for pound ma szansę walczyć o wszystkie pasy. To jest sytuacja bardzo specjalna w boksie. Pewnie kilka fajnych walk da się jeszcze wymienić, ale to jest moim zdaniem najbardziej prestiżowa walka. Waga ciężka odzyskuje swoją renomę i jeśli dojdzie do tego pojedynku undisputed, czyli o wszystkie pasy, dwóch niepokonanych zawodników, dwóch mózgowców w ringu, tutaj może bardziej się docenia pod tym względem Usyka, ale ja bym absolutnie nie lekceważył Fury'ego. On również jest zdolny do tego, żeby w ciągu walki zmieniać cały czas taktykę, używać różnych strategii. Być może ten A-game, czyli ten podstawy, te Usyk ma bardzo, bardzo wyrafinowany. Ciężko to ugryźć. Natomiast Fury na pewno ma więcej rozwiązań w ringu. To jest dla mnie fenomenalny pojedynek. 50-50 tak naprawdę. Od niuansów to zależy. Usyk w tej chwili jest pięściarzem nieprzemakalnym, bo fizycznie on się już sprawdził w tej wadze ciężkiej. Fenomenalnie był przygotowany. Żadnych mentalnych, psychicznych problemów nigdy nie wykazywał. Tutaj pewnie nawet na jego stronę byłby taki mały plusik, bo Fury wiadomo, to jest Fury. Ale problemy Fury'ego też raczej on ma to już za sobą. Natomiast trudno szukać jakiejś dziury w boksie Usyka w tej chwili. Ja też nie widzę takiej dziury. To wiadomo, fantastyczna walka i faktycznie ona się wydaje realna tak w drugiej połowie tego roku. I rzeczywiście tak się mogą te wszystkie karty poskładać, że do tej walki dojdzie. I też bym ją chciał zobaczyć. I też zgadzam się, że to jest walka tak naprawdę 50-50, tylko że zawsze w tym zestawieniu i wielu poprzednich i przyszłych jakoś tak wychodzi, że bronię szans Usyka. I trochę tak jest i tym razem, że im bliżej i im ta walka się wydaje bardziej realna, tym jakoś też mam takie wewnętrzne przekonanie, że Usyk będzie w niej wyglądał lepiej niż się wielu wydaje, bo to jest po prostu wciąż niedoceniany zawodnik. To brzmi paradoksalnie po tej walce z Joshuą, ale trochę tak jest dalej, że on jeszcze nie wszystkie wątpliwości dla wielu rozwiał. Dla mnie już je rozwiał bardzo dawno, jeszcze nawet przed walką z Joshuą. Więc w idealnym świecie chciałbym rzeczywiście, żeby tak było, że zobaczymy walkę Fury White najpierw, potem rewanż Joshua Usyk i zwycięzcy i niech najlepsi z tych zestawień walczą potem ze sobą o wszystko. To byłoby idealne dla boksu, to byłaby taka walka, której dyscyplina bardzo potrzebuje, ale ja powiem szczerze, no, na tą pełną unifikację czekam już chyba 2 lata. Jeśli nie więcej, więc to cały czas jest takie gonienie za tym króliczkiem i jakoś nie możemy go złapać, więc tutaj też nie wykluczam, że jeszcze jakiś spektakularny zwrot akcji nam tę sprawę położy i gdyby tak się miało wydarzyć, to wtedy ja z kolei skieruję swoją uwagę do kategorii półśredniej i tylko znowu, tak jak powiedziałeś o walce, która jest realna do zrobienia. Nie wiem, czy walka Spence'a z Terence'em Crawfordem będzie realna do zrobienia. Mam taką nadzieję, że to się tak wszystko poskłada, że rzeczywiście ją wreszcie zobaczymy, ale wydaje mi się, że tak na szybko myśląc, nie ma chyba innej kategorii, w której byłoby takich dwóch wyraźnych liderów, poza ciężką oczywiście, gdzie byłoby tak dwóch wyraźnych liderów, którzy no, wręcz powinni się ze sobą zmierzyć, że tu wszystko się składa na to,
że do tej walki powinno dojść już pewnie jakiś czas temu. Natomiast ciągle jej nie widzieliśmy z wielu różnych biznesowych względów i mam nadzieję, że zobaczymy ją w tym roku, bo to może być też ostatni moment. Mówi się o tym, że Spence już coraz trudniej przychodzi mu robienie wagi. Crawford tak naprawdę być może jest już na ostatniej prostej tej swojej kariery, więc no, ta walka będzie miała ten urok największy, kiedy obaj będą dalej niepokonani. I może rzeczywiście, jeśli by się udało najpierw Spence'owi pokonać Ugasa, chociaż to będzie szalenie trudna walka i tutaj też Ugas jest naprawdę bardzo, no, naprawdę ma realną szansę na to, żeby Spence'a pokonać i wykoleić całe to marzenie. Natomiast jeśli by się wszystko poskładało, to też taka unifikacja pełna o wszystkie pasy, ewentualnie dwóch niepokonanych amerykańskich mistrzów o frapujących stylach, to byłoby coś też, co bym na pewno chciał obejrzeć w tym roku. Te osoby oczywiście przychodzą w pierwszym momencie od razu na myśl, ale Virgil Ortiz, Jaron Ennis, oczywiście cała ta czwórka wymieszana ze sobą. To oczywiście jest kwestia jakichś tam marzeń, bo wychodzę w tej chwili zupełnie, pomijam, że stałem na boku kwestie promotorskie, natomiast najmocniej wyczekiwaną oczywiście jest ta walka, tak jak Kasper powiedział, Spence'a i Crawforda. Crawford jest wolnym pięściarzem, no więc teoretycznie może walczyć z kim chce, no ale wielu kibiców boksu patrzy przez pryzmat pasów mistrzowskich. Niedawno robiłem na Twitterze taką ankietkę i tam wybieraliśmy najlepszych pięściarzy polskich poprzedniej dekady. Niemal z automatu większość stawiała na mistrzów. No chociaż na przykład Maciej Sulęcki ma taki bilans, który daje do myślenia, bo się kapitalnie starzeje, wygrany z Kulkaniem, z Centenio, z Rosado, czy nawet z nieprzygotowanym Proxą, to wszystko wygląda z perspektywy czasu świetnie, no i ta walka oczywiście z Jacobsem. No mówię o tym dlatego, bo najlepsze walki na przykład w wadze lekkiej, zarówno dla kibiców, jak i chyba ekspertów, byłyby być może bez udziału mistrzów. I to takie trzy nazwiska, powiedzmy, które przychodzą mi od razu do głowy: Wasyl Łomaczenko, Tank Davis, Ryan Garcia. No tutaj każde zestawienie z tej trójki biorę w ciemno, podobnie jak oczywiście zestawienia w półśredniej, czyli Terence Crawford, Errol Spence. O tych wiemy, że Errol Spence, nie wiadomo, czy on będzie chciał tej walki, no i po drugie, czy po prostu starczy mu zdrowia. Panowie, mam taki trochę inny scenariusz, jeśli chodzi o tą kategorię. Obawiam się, że Spence może nam po tej walce z Ugasem wygrać czy przegra, przenieść się wyżej. Takie mam wrażenie, że do tego może dojść. Ta walka z Ugasem będzie bardzo trudna. Spence na pewno troszeczkę stracił po tej przerwie. I tutaj miałbym taką nieśmiałą nadzieję, gdyby do takiego wariantu doszło, że w miejsce po prostu wejdzie Ennis w miejsce Spence'a, że on przejmie tę kategorię. Myślę, że pojedynek Ennisa z Crawfordem byłby równie dobry, jeśli nie lepszy. A jeśli tylko jakieś wakaty się pojawią, bo mieliśmy rozmawiać też o nowych mistrzach 2022, to ja od razu w ciemno biorę Ennisa. Z kim nie walczyłby w kategorii półśredniej, jeśli przechodzi wyżej Errol Spence, to on wygrywa. Myślę, że jest bardziej utalentowany nawet niż Crawford. Jest szybszy, lepszy atletycznie, wszechstronniejszy. Crawford może ma lepsze fundamenty techniczne, ale jakbym musiał stawiać, to chyba nawet dzisiaj postawiłbym na Ennisa. Jego promotorzy zmarnowali co najmniej ostatnie 2 lata. Ten zawodnik jest gotowy od dawna. Od dawna on nie potrzebuje żadnych journeymanów, gatekeeperów. Wchodzi do ringu i wygrywa z każdym. I to będzie taki mój typ na nowego mistrza świata 2022, bo coś mam wrażenie, że nam ucieknie Spence z tej kategorii półśredniej. Ja też mam takie wrażenie i nawet to rozwinę trochę, bo myślałem o tym całkiem niedawno, że zobaczcie, jak to się wszystko składa. To się może tak złożyć, że jeśli dojdzie do walki Canelo z Germanem Charlo, no to German opuszcza kategorię średnią, idzie do super średniej. German po pełnej unifikacji, pewnie będzie w nią celował, z Castanio, która już jest dogadana, właściwie wszystko tam zostało podpisane poza ostatecznym ogłoszeniem. Jeśli wyczyści kategorię tak naprawdę, to czemu ma nie iść potem do średniej, gdzie już nie będzie bliźniaka i rzeczywiście zwolni wtedy miejsce dla Spence'a,
w kategorii junior średniej, więc to się może wszystko tak rzeczywiście poskładać, a Spence wtedy pokaże wiadomo co Crawfordowi i wtedy tylko będzie mnie fascynowało jedno, bo Crawford jako mistrz WBO będzie miał tę możliwość, że w każdej chwili będzie mógł pójść do junior średniej, teoretycznie gonić Spence'a, tylko pytanie, czy będzie chciał to robić i nie wykluczam tutaj różnych opcji, natomiast wszystko zależy pewnie też od tego, z kim Crawford się ostatecznie zwiąże promotorsko, bo myślę, że ten stan nie będzie trwał wiecznie, bo z tego jego bycia wolnym agentem na razie nic nie wynika i wydaje mi się, że jeszcze przez moment to się nie zmieni. Tam dla Crawforda jedyną taką nadzieją na realną, na wielką walkę jest to, że Virgil Ortiz zostanie wywołany jako obowiązkowy pretendent za jakieś 2-3 miesiące, co może się zdarzyć. I wtedy jestem ciekawy, co się wydarzy, jak się te wydarzenia potoczą, czy rzeczywiście Golden Boy zrobi taką walkę na swojej gali, ale myślę, że Golden Boy może być trochę za cienki w uszach, żeby udźwignąć taki temat finansowo, żeby wszystkie strony zadowolić. Więc no tutaj myślę, że kluczowe jest to, co się rozegra między wierszami, ale jakieś szanse są na to, że rzeczywiście będzie takie przetasowanie spore, na które się teraz może nie zanosi, ale ono wcale nie jest aż tak odległe, jak mogłoby się wydawać. Mnie, panowie, na dzisiaj najbardziej ekscytuje starcie Canelo z Saulem Alvarezem. To jest w ogóle... Bratobójczy pojedynek. Pojedynek na szable. Nie no, słuchajcie, to jest kurczę... Tu ja się bym to na Canelo zaczynać. Postawił, bo Alvarez to jeszcze trochę. Ja bym się tu chciał w ogóle zatrzymać na chwilę przy Alvarezie, który no, w opinii większości został wybrany fighterem zeszłego roku, pięściarzem roku oczywiście, Derry Link i wielu ekspertów. No, jest w tej chwili kilku pięściarzy, bym powiedział, którzy mogą przebierać w ofertach, no ale wiadomo, że no i to do Nery powiedzmy, Inoue, Joshua Fury oczywiście przede wszystkim, no ale nikt nie ma takiej pozycji jak Canelo. No i niby nie można się do niego przyczepić, bo walczy najwięcej z czołówki. Zazwyczaj to są fajne zestawienia. Canelo no, może walczyć jednak z kim chce i kiedy chce. No i korzysta z tego moim zdaniem w sposób troszkę taki wyrafinowany, żeby nie powiedzieć perfidny. To znaczy on czeka, wiadomo, że czekał aż ta siła Golovkina trochę osłabnie i teraz też mam wrażenie, że nie spieszy mu się do tej walki z Beterbiewem. Jeśli nie zobaczymy jej w tym roku, jeśli Rosjanin dostaje na przykład propozycję za rok, no to mówi się przecież o Charlo, nie? I o Biwole, czyli tam te walki są bardzo realne. No to jest taka taktyka, przeczekać najstarszego i najsilniejszego samca w stadzie. Ale wiesz, jak jest, z drugiej strony ciężko mówić, że Canelo przeczekuje Beterbiewa, bo są w innych kategoriach tak naprawdę. No to jest walka, która byłaby fantastyczna, ja też bym ją chciał bardzo obejrzeć, wiadomo jak jest. I stylowo to być może najlepsza walka dla Canelo, jaka jest teraz do zrobienia. Natomiast no, historia raczej nie oceni tego jako unikania, bo to po prostu tak wygląda. Oczywiście jest w tym pewien spryt, jest to zmyślnie wszystko zaplanowane. To też nie jest przypadek, że Canelo sobie teraz tak naprawdę czeka, co przyniesie życie, bo czeka na wynik walki Makabu Czunu najpierw w Cruiser, chociaż myślę, że to też jest już w krainie fantazji gdzieś ten pomysł został odłożony, ale kto wie, może to wszystko wróci. Czeka na to, co się wydarzy też w jego kategorii, kto zostanie wywołany, jak zostanie rozwiązana kwestia Andrejda wchodzącego tam, czy rzeczywiście on będzie musiał jeszcze mieć ten ostateczny eliminator z Parkerem. Natomiast myślę, że wybierze rozwiązanie najbardziej sensowne biznesowo. I tutaj wydaje mi się, że wszystkie drogi wskazują w ostatnich tygodniach na czarno. Rzeczywiście to by było bardzo w stylu Canelo, wyciągnąć zawodnika z niższej kategorii, niesprawdzonego jeszcze w tej super średniej, ale to mnie najmniej martwi, bo wydaje mi się, że Charlo też by się odnalazł bardzo dobrze w super średniej, ale no tutaj jest gwarancja pay-per-view, no to jest spotkanie dwóch bardzo chłodnych rynków, to jest też sprawdzony model, który już przy walce z Plantem, za Plantem została historia taka życiowa, ale on nie był wielkim nazwiskiem. Charlo w tym sensie jest zawodnikiem dużo bardziej rozpoznawalnym. Jeśli z Plantem się udało sprzedać 800 tysięcy, to myślę, że tutaj można celować w milion spokojnie. Naprawdę to jest pod wieloma względami bardzo logiczna walka, tak naprawdę wiele bardziej logiczna niż starcie z Biwołem, które przy całym szacunku dla platformy DAZN i dlatego jak to będą opakowywać, no jasne, fajna walka, bardzo dobra i wiadomo, natomiast ona nie wzbudzi aż takiego zainteresowania, co do tego trudno mieć chyba wątpliwości. Ja też nie mam wątpliwości, że to będzie Charlo,
że wybierze Charlo, bo DAZN nigdzie mu nie ucieknie. Jeśli zechce po tej walce z Charlo walczyć na DAZN z Biwołem czy kimkolwiek innym, to nigdzie nie ucieka. Natomiast zapomnieliśmy jeszcze o tym, że w półciężkiej można sparować Biwoła z Beterbijewem. Z biznesowego punktu widzenia to pewnie się nie bardzo kalkuluje w Stanach, ale to też byłby znakomity pojedynek. Jeśli chodzi o Canelo, to myślę tak jak Kacper, że to będzie Charlo i ewentualnie później może Biwoł, chociaż ta walka jakoś nie wydaje mi się, żeby takiego pojedynku chciał Canelo. Ja jednak myślę, że ten Makabu może powrócić na tapetę. To jest mały junior, ciężki. Canelo wiadomo, jakie ma układy w WBC. Pewnie skończyłoby się tym, że pan Mauricio zezwoliłby na kilka funtów niżej niż limit kategorii cruiser, co oczywiście to dokonanie ewentualne Canelo by mocno osłabiło, ale w opinii kibiców Canelo wygrywa kolejną kategorię wagową, pewnie tym fighterem roku 2022 by został, a walka z Charlo wracając myślę, że byłaby bardzo efektowna. No tutaj powiem wam, że ja jestem dużym fanem walki Canelo z Biwołem. Tak myślę, że to najlepszy przeciwnik formalnie, no, od Golovkina, najlepszy przeciwnik Canelo, natomiast nie zmienia to faktu oczywiście, że świat czeka raczej na walkę Canelo-Beterbiewa, ale już nie będziemy w to wchodzić, bo Canelo rzeczywiście ma wybór nieprawdopodobny i rzeczywiście zrobi co chce. Moje oczekiwania i kibiców rosną, wiadomo, ale każda wygrana Canelo z mistrzem wagi półciężkiej czy cruiser, no, zapisze się na pewno głęboko na kartach historii. A tak sobie pomyślałem, że moją ulubioną walką roku w ogóle to w zeszłym roku była Estrada Chocolatti. No i to trzecie starcie, słuchajcie, się wysypało. Miałem o tym, szczerze mówiąc, byłem nastawiony na to, że będę o tym dzisiaj dużo mówił. No jak wiemy, wysypało się z powodu COVID-u Estrady. No i choć następca znamienity z niższej kategorii wagowej, Julio Cesar Martinez, no to wydaje mi się jednak, że choć walka będzie pewnie wyglądać, będą większe fajerwerki, to jednak wynik jest łatwiejszy do przewidzenia. O ile Gonzalez będzie w formie, to tak. Jeszcze dorzuciłbym jeden pojedynek w przyszłym roku, który jest moim zdaniem realny, czyli Shakur Stevenson-Łomaczenko. Myślę, że Bob Arum, który lubi zrobić takie efektowne przekazanie władzy, jak kiedyś Mayweather z De La Hoyą, później to się nie udało, jeśli chodzi o Pacquiao i Crawforda, bo niestety nie wyszło to, ale myślę, że Shakur Stevenson kontra Łomaczenko, zwłaszcza jeśli Łomaczenko odebrałby Kambozosowi pasy, to by była niesamowita walka i myślę, że Shakur Stevenson jest gotowy na taki pojedynek i kto wie, czy by go nie wygrał. Myślę, że byłby w drugiej połowie roku, jeśli do tego dojdzie, faworytem. Jest większy, silniejszy. Myślę, że w tej kategorii wagowej na tym etapie kariery Łomaczenki być może nawet szybszy. Masę sztuczek już zna profesjonalnych. Myślę, że Stevenson jest o krok przed całą resztą w wadze lekkiej, jeśli chodzi o umiejętności za Łomaczenką i to by była frapująca walka. I gdyby rzeczywiście do tego doszło, gdyby tą władzę przejął Stevenson, to myślę, że on mógłby być właśnie fighterem roku 2022. To jest mój taki fantazy scenariusz i też ten pojedynek bardzo chciałbym zobaczyć. Myślę, że Stevensona stać na to. Widziałem na przykład jego pojedynki z Davinem Haney, to było chyba rok temu, ale on był dużo, dużo lepszy. Haney goni, Haney robi postępy, ale Stevenson tam momentami go szkolił, jeśli chodzi o kontrolę dystansu, wpuszczanie w pułapki. Owszem, Haney tam odpowiadał ciosami, ale to wszystko było takie wymuszone, natomiast bawił się tym sparingiem Stevenson. Myślę, że to jest gość, który będzie miał bardzo dużo do powiedzenia w przyszłym roku, że to może być ten fighter 2022, jeśli to wszystko się ułoży tak, jakby chciał Bob Arum. Ja miałem podobnie, bo też właśnie myśląc o tym zawodniku, którego 31 grudnia wskażemy jako najlepszego, wypisałem sobie tak właściwie trzy nazwiska. Jedno to jest oczywiste, bo to Canelo, jeśli to wszystko dobrze rozegra, to myślę, że na pewno po dwóch zwycięstwach mocnych, pierwsze z Charlo, nie wiem, drugie powiedzmy z kimś z półciężkiej, czy jakakolwiek walka tak naprawdę wielka Canelo może mu dać taką przepustkę.
Numer dwa, no to jest zwycięzca tej walki na szczycie wagi ciężkiej, z tym, że tutaj jednak wypisałem sobie nazwisko Usyka bardziej, bo wydaje mi się, że Usyk, jeśli wygra najpierw z Joshua, a potem z Furym, no to jest osiągnięcie absolutnie, które mu daje nie tylko status pięściarza roku, ale też w ogóle to on w Hall of Fame już jest, ale no to jest na miarę all time great, a naprawdę to jest już szczyt szczytów absolutnie, który może ten zawodnik osiągnąć. I trzeci jest właśnie Shakur, bo walka z Valdezem, która jest już właściwie też prawie potwierdzona, ona mu da na pewno wjazd do top 10 bez podziału na kategorie wagowe, już tak myślę, że u wszystkich, u niektórych już jest, ale myślę, że taka unifikacja z innym niepokonanym mistrzem, no to jest znakomite otwarcie drzwi, a potem coś mu na pewno Boparum wymyśli i też mi się wydaje, że on w limicie 130 funtów zbyt długo nie zabawi i że raczej ruszy za tymi większymi zawodnikami ze 135 i tutaj tak naprawdę zobaczymy co się wyda, przede wszystkim z kim będzie bronił tytułu w Kambosos i jak się ta walka zakończy, bo no, tu może być, tu jestem sobie w stanie wyobrazić wiele opcji. Chyba na ten moment najbardziej prawdopodobna wydaje się walka Kambosos Heini o ten tytuł już oficjalnie niekwestionowanego, chociaż wiadomo, że ta sprawa się rozmyła tylko przez chciwość WBC i tak naprawdę nie powinno być wątpliwości, ale powiedzmy, że to zostanie wyjaśnione i wtedy ciekawe, w którym miejscu będzie Łomaczenko, ciekawe, w którym miejscu będzie Stevenson, ale nawet jeśli Shakur by się porwał, powiedzmy, na tego niekwestionowanego mistrza, to myślę, że też nie byłby bez szans. Ktokolwiek by nim nie był tak naprawdę w tym momencie. Więc to jest ta trójka, o której myślę w kontekście pięściarza roku tak najmocniej w tym momencie. A co do tej walki Estrada Chocolatito, nie, do tej walki niedoszłej, to muszę powiedzieć, że Martinez, jak dla mnie, no to jest też kawał zawodnika w tym momencie, decydując się na takie wyzwanie. I to faktycznie, to może zadziałać też trochę na jego korzyść, ja go wcale nie skreślam, bo oczywiście w idealnym świecie wydaje mi się, że González byłby wyraźnym faworytem. Teraz tym faworytem też pewnie będzie, ale jednak nie tak aż dużym, no bo to jest wiek, to jest przebieg. To jest tak naprawdę rok od ostatniej walki ze Stradą. To też trzeba pamiętać, że no on, ja uwielbiam go i te rzeczy, które on ma z superbohatera, to można by długo wymieniać, ale wydaje mi się, że w którymś momencie to się może skończyć i taki głodny, świeży Martinez, który już nie będzie zmuszony do tego no, duszenia wagi bardzo mocnego, z którym też miał wiele razy problemy. Tak naprawdę trzeba pamiętać też jeszcze o Reynoso, który ma fantastyczną serię i tutaj sporo ryzykuje w tej walce i wydaje mi się, że nie ryzykowałby, gdyby nie widział czegoś w tym zestawieniu. To jest tak naprawdę walka, w której Martinez też może bardzo dużo wygrać i myślę, że to się będzie świetnie oglądało przede wszystkim, że to będzie znakomita reklama boksu i też się nie mogę tej walki doczekać. No dla mnie Canelo better bije cały czas numer jeden, jeśli chodzi o te walki, jeszcze raz trzymając się tych walk, ale jeśli chodzi o powiedzmy numer, no mocnych kandydatów do numer jeden walki, powiedzmy na tym samym poziomie, to cały czas jednak nie Fury Usyk, ale jednak najbardziej kasowa walka w boksie na dziś, która oczywiście wydaje się zupełnie nieprawdopodobna w tym roku, ale jednak Tyson Fury albo Anthony Joshua, no tak mi się marzy i to byłaby moja walka roku pewnie, mimo bez względu na wzgląd, natomiast jeszcze oczywiście cały czas walka już mocno omawiana i walka, która jeszcze nie jest oczywiście dograna, natomiast jest na to doskonały moment na rewanż Inoue z Donerem. No i gdzieś tam w rezerwie Usyk Fury oczywiście Inoue Fulton, to Kacper zdaje się w programie niedawno mówił, że tej walce bardzo ciekawe zderzenie dwóch pięściarzy. Tak, ale na to jest może 5% szans, no więc to już taka absolutnie kraina fantazji, ale super walka absolutnie. Wydaje mi się, że dla Inoue taki wybitny naprawdę sprawdzian już na miarę historyczną, ale Fulton też może mieć pełne ręce roboty w tym roku, więc niekoniecznie to się musi wydarzyć w tym roku akurat, ale może tak się to wszystko poskłada, że ta walka stanie się ciut bardziej realna pod koniec tego roku, kto wie. Joshua Fury to jest walka, która na pewno się odbędzie. Jakkolwiek nie skończy się ten rok, myślę, że to jest kwestia pewnie następnego roku. Co są za duże pieniądze? Czy Fury przegrałby z tym Usykiem? Ja jednak minimalnie wskazuję na Fury'ego, ale nawet gdyby przegrał, to wciąż jest wielki, wielki biznes w UK. Także myślę, że to będzie kwestia czasu. Gdyby jeszcze wrócił Wilder na taki pojedynek z Joshua, to przecież też byłaby rewelacja. Jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi, myślę, że to jest spektakularny pojedynek. Mnie tu kręci strasznie dużo takich walk w ciężkiej, które gdzieś tam wiszą. Nie? No powiedzmy, mówiło się też o Wilder Ruiz przecież też.
To jest też zestawienie cały czas ciekawe, cały czas. No i oczywiście Bob Arum coś tam ostatnio zrobił jakąś wrzutę. Myślę, że to takie promocyjne badanie rynku na temat Jada Andersona z Deontayem Wilderem pod koniec roku. No myślę, że jeszcze nie, ale jeśli ten biznes z perfumami nie pójdzie Wilderowi, myślę, że on wróci bardzo szybko. Konkretna propozycja i myślę, że Wildera zobaczymy jeszcze w ringu. Też kwestia czasu. Skończony na pewno jeszcze nie jest, jest już solidnie pewnie naruszony przez te walki z Furym, ale myślę, że jeden pojedynek ze słabszym przeciwnikiem, efektowny knockout i znowu mógłby wrócić do gry. Wracając do wagi ciężkiej, nie wiem, czy ja mogę tutaj przechodzić do innej kategorii, bo tutaj mam zawodnika na 2022 rok, jeśli chodzi o prospektów, właśnie jeśli chodzi o wagę ciężką. Bahodir Dżałołow, koleś, którego śledzicie na pewno, ja śledzę go od już wielu lat, jego postępy w boksie amatorskim od czasów walki z Joe Joyce'em fantastycznie się rozwinął. I muszę wam powiedzieć, że również już te pierwsze walki profesjonalne już widać, jak on zmienia swój boks. Także liczę, że to będzie dla niego taki bardzo, bardzo mocny rok, bo też tego pięściarza można stosunkowo szybko poprowadzić. Niesamowita lewa ręka, taki cios w wadze ciężkiej z lewej ręki to miał chyba ostatnio Corey Sanders. Sanders taki bardzo krótki ruch, niesygnalizowany, ale również Bahodir też ma niesygnalizowany cios. W tych walkach amatorskich to było ciągle takie 1-2, czyli ten prawy i potężny lewy. Wielu przeciwników z tym skosił, ale już widzę, że na ringu profesjonalnym coraz więcej rozwiązań, coraz więcej luzu, spokojna praca tej przedniej ręki, bo on właściwie w boksie amatorskim to wbiegał z tym 1-2 i tam poniewierał tych przeciwników od czasu walki z Joyce'em. To jest ogromny postęp fizyczny, techniczny i widzę, że już fajne rzeczy robi jako zawodowiec. On zmienia ten swój boks. Inne kąty dla tej lewej ręki, lepsza praca przedniej ręki, bardziej zrelaksowany w ringu. Jedyna rzecz, która mnie martwi, to widziałem kontuzjowane kolano, może nie rusza się już tak dobrze, ale też myślę, że poradzi sobie z tym, bo to jest wciąż stosunkowo bardzo młody zawodnik. I myślę, że bardzo szybko się przebije i by było to fajne uzupełnienie tej wagi ciężkiej. Leworęczny, bardzo wysoki, bardzo mocny cios, dobrze poukładany technicznie. To jest dla mnie kandydat do zaszczytów za jakiś czas w tej kategorii i liczę na to, że przyszły rok już jakieś fajne walki w jego wykonaniu zobaczymy. Tym bardziej, że on w zasadzie teraz już można powiedzieć ostatecznie po zdobyciu złota w Tokio mógł spokojnie postawić na pro. Oni co prawda wracają, oni w tej chwili mają możliwości, pięściarze szczególnie z tych krajów właśnie z Uzbekistanu bardzo chętnie wracają na Mistrzostwa Świata, na inne imprezy. Jeszcze te możliwości zostały poszerzone ostatnio, natomiast myślę, że rzeczywiście Żałow już bardziej się skupi w tej chwili. Wiesz co, jeśli patrzę, jak on boksuje, to wydaje mi się, że tu już powrotu nie będzie. Wydaje mi się, że to idzie w kierunku profesjonalnego boksu. Wszystko, co robi w ringu, wydaje mi się, że nie będzie powrotu. On zwalnia tempo, spokojnie sobie boksuje, to nie jest już to bieganie po ringu i te szybkie strzały, tylko bardzo spokojnie sobie pracuje, wręcz mam wrażenie, że chce łapać trochę rund, ale to wiadomo, w wydaniu takiego zawodnika czasem jest trudno ze słabymi przeciwnikami, żeby te rundy łapać. Myślę, że to już pójdzie ostro pod kątem zawodowym. Taką mam nadzieję oczywiście, bo tak jak mówię, uzupełnienie idealne tej wagi ciężkiej, kogoś takiego leworęcznego dawno nie było, z takim uderzeniem, z taką techniką, poruszaniem. Myślę, że ma bardzo dużo. Jest oczywiście dużo pytań, na które on będzie musiał odpowiedzieć, o przyjmowanie ciosu, o ten jego boks musi być bardziej różnorodny niż na ringu amatorskim, ale myślę, że ma wszystko, żeby się rozwijać, bo to jest bardzo młody zawodnik, jak na wagę ciężką. A jak ci się, Andrzej, podoba Justice Huni? Ma wielu fanów. Tak. To też kolejny gość, którego rozwój będziemy śledzić. Ja w tej chwili bardziej myślę jeszcze o
Dżałołowie, o Mahmudowie, to była taka dwójka, o której się od dawna mówi, ale Huni też jest bardzo ciekawym prospektem na pewno. Słuchajcie, taki off-topic tak? Jeszcze, bo zamknęli przetarg. Frank jednak wyłożył 41 milionów, Hern 32, więc będzie robił Warren na Wyspach, na paper, ale to oznacza, że 41, czyli 30, bo to jest podział 80-20, ponad 30 milionów dostanie Fury za walkę z White'em. To jest kosmos. Dobrze się zakończyła w takim razie te ostatnie zamieszania, bo tu było parę telenowel ostatnio w tle. Ale tylko dwie oferty były, więc ciekawe. Myślałem, że ktoś się włączy jeszcze tak od czapy, żeby sobie po prostu kupić fajną walkę, ale to sporo pieniędzy. Fury zresztą ostatnio mówił, że on nie ma już nic do udowodnienia, tylko jeszcze dużo do zarobienia. Tak, no i to zarobi na pewno sporo. To zarobi to na pewno. Gigantycznie. Mam nadzieję, że się nie wyłoży w tej walce, że się solidnie do tego przygotuje, bo wiadomo, tu jest też mimo wszystko dużo możliwe w tym pojedynku. Tak, ale fajnie, że to wreszcie się wydarzy i że będziemy to już mieć trochę też za sobą, bo tak tam długo to wisiało w powietrzu, ta walka o pas dla White'a, że odhaćmy to i zobaczmy, co się wydarzy. Ja też oczywiście White'a pewnie nie skreślam do końca, natomiast jakoś realistycznie patrząc, to on ma takie szanse mniej więcej jak w tym przetargu, czyli to będzie 80-20 Fury, coś tak. Takiego, więc to z tego punktu widzenia jest to bardzo uczciwy podział też. No i Kacper, mam nadzieję, że to wreszcie ruszy, bo jeszcze jest taki czarny scenariusz w tej wadze ciężkiej, że walka Joshua rewanżowa z Usykiem zaczyna się przeciągać, mieszają się w to federacje, które będą się tego domagać, jakichś tam swoich pretendentów kolejnych wysyłać. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nie dojdzie do tego rozdrobnienia pasów i że ta walka rewanżowa Usyka z Fury nie będzie się przedłużać, przepraszam, Usyka z Joshua, bo to mogłoby doprowadzić do tego, że federacje będą już głodne tych swoich pieniędzy i zechcą koniecznie tam jakieś pojedynki, żeby się odbyły. Bo tak było kiedyś w przypadku Fury'ego. On miał rewanż z Kliczką i był straszny nacisk na to, żeby walczył IBF z Głaskowem. Nie respektowali w ogóle tej klauzuli rewanżowej. To oczywiście mamy do czynienia z Eddiem Hearnem, także pewnie, jeśli będzie wola do tego rewanżu, to ten rewanż będzie. Mam nadzieję, że nie będzie przeciągania i koniec roku będzie jednak ta walka o wszystkie pasy. No właśnie, może się to tak dobrze poukładać wszystko, bo chyba z tych pretendentów, którzy czekają w kolejce, to najdłużej czeka Joyce, a Joyce to jest WBO, to nie wiem, czy oni zrobią walkę o interim, mimo wszystko wątpię. IBF to ciągle szuka rywala dla Hrgowicza w tym ostatecznym eliminatorze, więc tam też chyba nie ma specjalnie ciśnienia. Z kolei w WBA to jest chyba tak, że eliminują te tytuły i teraz ma być walka Trevora Bryana o ile wygra na tym undercardziem Chunu Makabu, ale walka... Kacper z tym eliminowaniem to ja bym się nie zapędzał tak do końca w wypadku WBA. Ale trochę ruszyli, ja to absolutnie krytycznie patrząc na to, co robią i podkreślając, że mają sporo za uszami, to się wzięli za to jednak. Naprawdę te pasy przynajmniej Gold, Interim, dochodzimy do sytuacji, gdzie zaraz będzie po dwóch mistrzów WBA, więc to już jest postęp, jakiś progres z tych czterech, których było do niedawna. Więc tam wisi walka o ten regularny pas chyba Trevora Bryana z Danielem Dubois. To jest chyba w planach ewentualnie na ten rok. I potem zobaczymy, co by było dla wygranego takiej walki. Ale no, Joyce jest tutaj chyba największym ryzykiem, które może się gdzieś wmieszać. Tym bardziej, że on też ma już swój wiek i też nie będzie czekał na pewno nie wiadomo ile. Ale wydaje mi się, że jest to do pogodzenia wszystko jednak. Ale mamy spokój przynajmniej z dwoma szkodnikami jak na razie, czyli szkodnikami, czyli Deontayem Wilderem i Dillianem White'em. Oni chcieli tutaj parę planów popsuć i im się udało i na razie będą z głowy. Panowie, który pięściarz zdobędzie lub odzyska pas w 2022 roku? Pierwszy typ, który wam przychodzi do głowy albo najmocniejszy. No ja wymieniłem mój Ennis, mój kandydat żelazny na 2022 rok, że ten pas zdobędzie. Tak, znaczy Ennis jest absolutnie też, jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale jakbym miał typować, żeby ten typ był bezpieczny jednak, to bym... Stevenson. To bym typował pewnie inaczej, ale Stevenson, Shakur mówisz? Shakur to już ma. Tak, tak, Nowak, ale mówię o nowej kategorii. No tak, ale ja tak patrzę z tych, którzy nie ktoś są teraz... zupełnie nowy? Tak, którzy nie są mistrzami teraz, ale będą mistrzami na koniec roku, no to wydaje mi się, że takim bezpiecznym typem jest Chris Colbert, który będzie miał teraz walkę z Gutierrezem, to też jest o ten tytuł WBA.
130. To jest materiał na kawał, na naprawdę solidnego zawodnika, którego się gdzieś tam próbowało krzyżować, czy wrzucić na wojenną ścieżkę z Gervontą Davisem. Jeszcze jak Gervonta robił 130, co też już myślę, że możemy odłożyć między bajki, ale to jest zawodnik, na którego mocno stawiam w tym roku. A druga opcja, no to jest kwestia odzyskania pasa. Wydaje mi się, że Josh Warrington, mimo całej sympatii dla Kiko Martineza, to też jest taka walka, żeby po prostu Warrington nawet tym ostatkiem sił, to może być jego ostatni ślizg już taki mistrzowski, ale jeszcze powinien to ogarnąć. Tak, zgadzam się. Warrington powinien wrócić do gry, jeśli chodzi o tą wygraną Martineza. No, może nie można mówić o tym, że miał dużo szczęścia, ale tak naprawdę Keith Galahad bardzo pokpił sprawę. No trochę miał, ale pomógł temu szczęściu, walczył, rzucał te overhandy, no i w końcu siadło, tym bardziej, że już go kompletnie lekceważył Keith Galahad. On tam bez defensywy cofał się w prostej linii, w końcu się nadział. Wydawało się, że to jest taki śliski zawodnik, który właśnie nigdy nie zostanie tak brzydko znokautowany, a jednak to jest właśnie piękno boksu. Troszeczkę się zdrzemnął i stało się. A jeszcze takie dwa typy na szybko uzupełniając to grono, powiedzmy. Myślę, że to może być też rok, kiedy no wreszcie będzie musiał Munguia coś wybrać, coś się będzie musiało zadziać i że on tę mistrzowską walkę dostanie, a jeśli ją dostanie, to niewykluczone, że ją wygra. Zależy, jaki to będzie układ i którą on drogą pójdzie, bo tak naprawdę te drogi też są różne przed nim w tym momencie. Zwłaszcza jak Andrej odejdzie, to tu się zwolni teoretycznie wakat z jednej strony, z drugiej być może jak Charlo pójdzie, to będzie też droga WBC tutaj do ogarnięcia, więc to jest kolejny kandydat, a jeszcze jeden, no to tutaj też przy założeniu, że coś się rozegra w 154 takiego, że Jermel, powiedzmy, zakładając, że wygra, zostanie niekwestionowany, pójdzie w górę i że będziemy mieć to uwolnienie wszystkich pasów, to wydaje mi się, że Team Chiu też jest takim zawodnikiem, który na pewno będzie wtedy w walce mistrzowskiej i na pewno z dużymi szansami na to, żeby ją wygrać. Na pewno też dobry kandydat do prospekta przyszłego roku. Kolejny zawodnik, który już może wysoko się wędrzeć. No panowie, tutaj mi Kacper zawinął Chrisa Colberta, więc w następnych kolejce, moi drodzy, aha, a propos Chrisa Colberta jeszcze skojarzyłem, bo myślę, że oni mają już od dawna na pięku z Shakurem Stevensonem, więc ta walka w tym roku, gdyby się odbyła, taka kolejna unifikacja, no to wydaje mi się, że tutaj zwycięzca najprawdopodobniej jednak Shakur Stevenson miałby spore szanse na zdobycie tytułu pięściarza roku czasu. Natomiast Żani Bekalim Hanuli. Tak, Dimetros Andrade zwiewa do super średniej, to już wiemy. Kibice boksu tłumaczą w ogóle, że to nic dziwnego, że facet chce walczyć z Canelo, chce wypłatę od Canelo, ale przecież Canelo Alvarez już dawno powiedział, że on czego żąda od od Andrade'a. On powiedział, no chłopie, pokaż mi coś, wygraj z kimś. Andrej dostaje okazję, żeby z kimś wygrać z bardzo dobrym Kazachem. No i po pierwsze, najprawdopodobniej według mnie by nie wygrał. No a po drugie, wydaje mi się, że Kazach, no jak każdy Kazach w Stanach, wiadomo, no nie będzie szczególnie popularny, ceniony, nie tylko nie amerykański. Nie zrobiłoby to wrażenia na Canelo, nawet gdyby wygrał. Nie tylko amerykańscy eksperci zresztą teraz patrzą, ja też tak rozmawiam z kolegami czasami tutaj z Europy i oni też sceptycznie patrzą na uzbeckie i kazachskie talenty, na ich możliwości pod kątem boksu pro. To znaczy tutaj widzą jakieś takie ograniczenia, ten schematyzm widzieliśmy nawet w boksie Madrimowa nawet czasami, a no, u Meliku Zjewa to aż biło w oczy. No i z mojej perspektywy w każdym razie Alim Hanuli mógłby być może najlepszym pięściarzem w całym rezimie Andrade'a. Na pewno najlepszym od Marty Rosjana chyba. No ale cóż, no z którym walczy. Wydawało się, że kiedy Andrade wybrał DAZN, to był taki pierwszy chyba dobry wybór w jego karierze, że ta kariera jakoś pójdzie do przodu, ale on jednak jest mistrzem tych złych wyborów i moim zdaniem znowu zrobił ten zły wybór. On kiedyś mógł walczyć chyba z Jermalem Charlo, też tam narzekał na pieniądze, a on byłby już w zupełnie innym momencie swojej kariery, bo wtedy ta walka jak najbardziej była do wygrania i takich walk było już kilka u niego. A jeśli chodzi o
Alichmanuli, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, to rzeczywiście ten ostatni jego pojedynek bardzo mi się podobał. Tylko nawet wtedy zwracałem uwagę, że fajnie byłoby, gdyby jego trenerem był trener przeciwnego narożnika, czyli Robert Garcia, a nie Buddy McGirt. Mam wrażenie, że on właśnie bardzo dużo by do tego jego boksu prowniósł. McGirt, wydaje mi się, że to nie jest dla niego dobry trener, no ale zobaczymy. Tam zaimponował mi taką jedną świetną akcją. Miał przy linach swojego przeciwnika, próbował go tam dokończyć i na chwilę odpuścił, wycofał się, wpuścił go na środek ringu, skontrował. To było coś pięknego. Myślę, że gdyby ktoś tak jak Garcia jeszcze trochę ofensywnego boksu, takiego szlifu zawodowego dodał, to rzeczywiście byłby to jeszcze lepszy pięściarz. On walczył z Ndamem, to była ta walka. Tak. Bardzo, bardzo mi się podobał i byłby znakomity pojedynek z Andrade'em, no ale cóż, Andrade to Andrade, zawsze idzie nie w tą stronę. Tak, no to jest aż niesamowite, jak można podejmować aż tak złe decyzje. Ja też dużo o tym pisałem na Twitterze, bo wydaje mi się, że ludzie na to patrzą różnie, natomiast ja na to patrzę dosyć jasno, bo wydaje mi się, że ta sprawa jest jasna. Przede wszystkim był czas, żeby pójść i gonić Canelo w kategorii super średniej. I Andrade mógł to zrobić w każdej chwili jako mistrz w federacji WBO. Tam procedura jest taka, że jeśli mistrz idzie do nowej kategorii, to z miejsca zostaje tym numerem jeden obowiązkowym pretendentem. No i idealnie, jeśli liczył na walkę z Canelo, no to powinien to zrobić przed rokiem, kiedy Canelo zbierał pasy i potrzebował po prostu mieć ten pas mistrza WBO. Tym bardziej, że tam miałby wtedy pewnie walkę z Billym Joe Saundersem, z którym mieli już raz walczyć, więc tam była cała historia właściwie rywalizacji gotowa. Myślę, że to też by się sprzedało świetnie. I to był dobry wybór dla jego kariery w tamtym momencie. Ale on wtedy wziął łatwe pieniądze od DAZN za te kolejne obrony, które były no takie rutynowe. Powiedzmy, że może ta walka z Liamem Williamsem była jakimś tam wyjątkiem, ale no też tylko do pewnego stopnia, bo jednak Williams na tym najwyższym poziomie jest zawodnikiem dosyć mocno ograniczonym. Ale no jak sobie zrobił te łatwe pieniądze, no teraz przychodzi trudna walka, tak naprawdę mało marketingowa, medialnie ciężko to będzie sprzedać, więc on teraz będzie gonił Canelo, kiedy Canelo już jest nie do złapania tak naprawdę przez niego. I Canelo się będzie z nim bawił i jeśli nie będzie chciał mu dać tej walki, a niewiele nam to wskazuje, to mu jej po prostu nie da. I tak naprawdę czym się różni walka z Parkerem w 168 od walki z Alichmanulim w 160? No różni się tylko tym, że Andrade zostanie po nim takie wspomnienie mistrza, który zostawia po prostu swój pas w obliczu najtrudniejszego wyzwania i myślę, że część fanów będzie mu to pamiętać, bo tego się nie da obronić, to się nie złoży w logiczną całość, jak on będzie o tym opowiadał. To jest po prostu bez większego sensu. Ja nie widzę tutaj za bardzo sensu jakiegokolwiek w tym wszystkim, bo gdyby jeszcze miało być tak, że on idzie do 168 i od razu zostaje tym obowiązkowym pretendentem, ale z tego, co mówił Eddie Hearn, bo też słyszałem wywiad z nim, to faktycznie jest temat tego eliminatora. Ja tego nie rozumiem, jak mistrz z niższej kategorii może iść do wyższej, żeby się bić w eliminatorze, licząc na to, że Canelo za rok się z nim spotka, gdzie wiadomo, że Canelo, jeśli się nie będzie chciał z nim spotkać, się z nim nie spotka. Prędzej czy później pogubi te wszystkie pasy w super średniej, bo to się musi wydarzyć, jeśli on będzie myślał o mieszaniu trochę z półciężką, to się musi wydarzyć, ale to już nie będzie miało żadnego znaczenia z historycznego punktu widzenia, więc zgadzam się, że Andrade jest absolutnie zawodnikiem, który jest mistrzem w niszczeniu sobie kariery, ale to nie jest pierwszy raz, być może nie ostatni. Szkoda, bo sportowo wyglądało na to, że jest w dobrym momencie i faktycznie taka walka z Alichmanulim zapowiadała się na coś naprawdę znakomitego do oglądania na początku tego 2022 roku i żałuję, że jej nie będzie. A co do Alichmanuliego, to bardzo ciekawe jest to, że jak spojrzymy sobie, zestawiając jego z Jeleusinowem i po drugiej stronie biorąc Fowlera i Josha Kelly'ego, z którymi walczyli podczas igrzysk, zobaczcie, minęło ponad 5 lat, w którym miejscu są teraz Josh Kelly i Fowler, którzy się związali z mocnymi promotorami, z mocnym promotorem tak naprawdę, z Eddie Hearnem, najpierw na Wyspach, Kelly już teraz odpadł. Fowler jest po drugiej porażce, więc też no, będzie miał walkę z całym szacunkiem z Łukaszem Maćcem, to jest jego miejsce, w którym jest teraz w karierze. A tamci zawodnicy ze wschodu wybrali dłuższą drogę, może drogę bardziej wyboistą, taką mniej medialną, ale wciąż są niepokonani i wciąż są z papierami na coś więcej na zawodowstwie. No, to
to też jest ciekawe, jak i dla jednego, i dla drugiego, bo myślę, że Jeleł Usinow też jest w takim momencie, że potrzebuje wielkiej walki. Może coś z tych rankingów wtedy się wydarzy dla niego, ale wiemy też, jak jest w półśredniej, tam będzie ciężko się dopchać. Jak już nawiązałeś do tego Josha Kelly'ego, to Fowler raczej, ja by spodziewałem się tego, że z niego nie będzie wielkiego zawodnika, natomiast Josh Kelly to jest zaskoczenie dla mnie. Bardziej powinien się jednak trzymać tych fundamentów, bo on był dobrym bokserem amatorskim. On strasznie poszedł w Roya Jonesa na ringach zawodowym i to był błąd, bo on naprawdę bardzo dużo umiał. A jeśli chodzi o tego Canelo i Andrade'a, to historia uczy nas, że jeśli jakiś zawodnik stawia żądania następnemu, jak kiedyś Khan twierdził, że będzie walczył z Brookiem, jak tylko ten zdobędzie mistrzowski pas, także wiemy, że to raczej się nie zdarza. Khan nawet wygrał sądę Mayweathera na jego kolejnego przeciwnika, też się nie udało. Także tu Andrade robi błąd. A wracając do Josha Kelly'ego, to z bliska śledziłem nawet jego treningi, bo on, tam gdzie mieszkałem w okolicach angielskich, to zapowiadał się fenomenalnie, ale chyba za bardzo poszedł w te fajerwerki i niestety tak to się skończyło. Znaczy on pewnie wróci jeszcze kilka ciekawych walk da, ale nie wiem, czy da się po prostu ten jego boks zmienić na tyle, żeby to nie był showman, a znowu był konkretny zawodnik. Mam wrażenie, że to troszeczkę już będzie na to późno. Typ życzeniowy, słuchajcie, jeszcze wracamy do tych walk, tych ludzi, którzy zdobędą w tym roku pas, więc bardzo chciałbym, żeby Nonito Donaire się zrewanżował Inoue. No to byłoby coś zupełnie nieprawdopodobnego, bo w lutym minie 20 lat od jego debiutu. No i niedawno mówił też w wywiadzie, że jest gotowy, otwarty na walkę w limicie 115 funtów. No i wyobraźcie sobie takie zakończenie kariery Inoue i później Estrella czy González. No wygra czy nie wygra jedną walkę. Byłoby to wspaniałe. No wspaniały facet, wiadomo, no człowiek strasznie lubiany, który zna swoją wartość i z każdym porozmawia, w ogóle jedna z najpiękniejszych postaci w boksie. Też taki typ, słuchajcie, prawdopodobny, ale niepewny mi się wydaje, Wasyl Łomaczenko. Po prostu nie ma pewności, czy w erze COVID-u zdąży w tym roku dogadać się z którymś z mistrzów. No ale to jest, Łoma jest atrakcyjnym dosyć kąskiem, bo ma niezłe liczby. No i wiadomo, ogromną rozpoznawalność, a z drugiej strony no jest tak dobrym pięściarzem, że no nikt się chyba specjalnie do walki z nim spieszyć nie będzie. Ja mam takiego jednego faworyta, słuchajcie, jeszcze jednego, panowie. Całkiem możliwe, że w tym roku zobaczymy intronizację pewnego młodego człowieka, który trenuje pod okiem tak cenionego przez Andrzeja Roberta Garcia. Właśnie podpisał, dzisiaj jest informacja, że podpisał kontrakt. Bam, bam. Jesse Bam Rodriguez ma walczyć na wadze muszej, co prawda, na undercardzie Quadras Van Gek Quadras, no ale on jest normalnie, standardowo jest pięściarzem w tej chwili cały czas jeszcze wagi junior muszej, tam jest pretendentem numer 1 WBO, WBO, numer 2 chyba WBA, więc myślę, że w tym roku ma spore szanse na walkę o pas. On miał już chyba mieć nawet tę walkę o pas, tak mi się coś kojarzy, na którejś jesiennej gali DAZN się wysypała w ostatniej chwili. To na pewno Matchroom robiło i rzeczywiście tam było jakby pierwszy sygnał, że on się może związać z Matchroom i z DAZN na dłużej. Więc jestem ciekawy, w którym kierunku to pójdzie, bo on potencjalnie, no to tak jak mówisz, to jest też zawodnik, którego trzeba wyróżnić w tej kategorii młodych prospektów, którzy mogą zostać mistrzami jak najbardziej. Tam są papiery na naprawdę spore rzeczy. I mam nadzieję, że przyspieszy po tym ogłoszeniu wszystko, co się wokół niego działo, bo rzeczywiście ostatni rok taki trochę był rozczarowujący w tym sensie, że on już był gotowy też na tę mistrzowską walkę, a jej jednak nie dostał, więc mam nadzieję, że to się teraz zmieni i że zaczną go dobrze reklamować, bo to jest zawodnik, którego się świetnie ogląda. Ja jeszcze tylko wytłumaczę, dlaczego mówię często o tym Garcia. Jeden tylko wam podam jeden powód. Marcos Majdana. Obejrzyjcie sobie walki Majdany sprzed Garcia. Na przykład Devon Alexander, a walki z Floydem Mayweatherem. To nie był żaden przypadek, że Majdana przycisnął Mayweathera. Garcia bardzo poprawił jego ofensywną pracę nóg.
on siedział praktycznie cały czas na Mayweatherze w pierwszej walce, w drugiej postawił troszeczkę na inne rzeczy, ale tam też było, gdyby nie końcówka rundy, kto wie co by było, bo on trafił takim prawym Mayweathera, że kilka takich ciosów dosłownie w karierze przyjął. Bardzo, bardzo poprawił w ogóle ofensywny boks Majdany. To był taki slager, naprawdę bardzo, bardzo przewidywalny. Natomiast z Robertem Garcia stał się pięściarzem, który potrafił zaskoczyć Mayweathera. On opóźnił troszeczkę tą prawą rękę. Mayweather nie był przygotowany. Tam chyba wypadł mu ochraniacz. Niektórzy nawet mówili, że ząb poleciał. Później Floyd pokazywał nawet zęby, żeby udowodnić, że tak nie było. Ale Robert Garcia to jest trener, który dla ofensywnych zawodników jest idealny. Naprawdę walczył w tych niskich kategoriach wagowych, sam był świetnym pięściarzem. Potrafi nauczyć bardzo ciekawych kombinacji, skracania ringu, tej ofensywnej pracy nóg. Z Majdaną zrobił ogromny postęp. Także jeśli on ma Rodrígueza, no to myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla Rodrígueza. I myślę też, że szanse na tytuł są spore w tym roku. To jest straszny talent, on jest z ekipy tej słynnej talentów, którzy to była chyba najlepsza impreza dla Amerykanów na mistrzostwach w Sankt Petersburgu. To były mistrzostwa kadetów. Oni tam chyba z 5 medali zdobyli. Rodrígueza był drugi, srebrny medalista mistrzostw świata do lat 16. Słuchajcie, słyszałem o takim kandydacie jak Fundora. No i nie, no wydaje mi się, że Rafy nie zostają mistrzami świata. Ja o Fundorze myślałem właśnie w tej kategorii, bo tam była taka kategoria niepokonanego zawodnika, który straci zero w rekordzie. Wydaje mi się, że to on tutaj, tu mi bardziej by pasował i takich zawodników to można by długo wymieniać, którzy nie są mistrzami, a którym się może powinąć noga. To zdecydowanie Fundora, jeśli ta poprzeczka pójdzie w górę, to nie wyobrażam sobie, żeby w którymś momencie mu się noga nie powinęła. A inni tacy zawodnicy, którzy mogą przegrać też z tego klucza, no to mimo wszystko ten Zach Parker, ja też jakoś nie jestem nim specjalnie zachwycony i w takiej potencjalnej walce z Andrejdem nie wydaje mi się, żeby był faworytem. Mało tego, powiem więcej, wydaje mi się, że Gilberto Ramirez może też stracić to zero w rekordzie, którego tak pilnuje mocno, jeśli zostanie rzucony na któregoś z mistrzów, poza Smithem oczywiście, ale tam raczej go ścieżki prowadzą w stronę Bivoła, z którym nie widzę za bardzo szans jego na wygraną. W Cruiser takim zawodnikiem, który mógłby to zero stracić, jest Opetaja, jeśli dojdzie do walki z Bredisem, bo też mi się wydaje, że nie jest na to gotowy. A w ciężkiej, no to moglibyśmy się długo zastanawiać, ale tak na pierwszy rzut oka, to patrząc po rankingach, na pewno ten Trevor Bryan, który już trzyma się z tym zerem o wiele za długo. No i jednak Caballel, który też czeka za bardzo nie wiadomo na co. Wydaje mi się, że stracą już trochę wszyscy do niego cierpliwość i Caballel zostanie rzucony na kogoś typu Tony Yoka właśnie z tego klucza top rankowego, a może Jared Anderson i to zero wreszcie straci. Ja mam takiego tutaj grubego kandydata, ale to musiałaby być niespodzianka, ale myślę, że może być taka niespodzianka. To jest zawodnik, o którym Kacper pisał, problemy psychiczne, Ryan Garcia, jeśli dojdzie do tej walki z Izakiem Cruzem, bo o tym się mówi, myślę, że to jest taka potencjalna skórka od banana. Cruz naprawdę fajnie zaboksował z Davisem. Owszem, Davis może go troszeczkę zlekceważył, ale on naprawdę pokazał taki niemeksykański boks. Bardzo mądrze to rozegrał. Wyciągał ciosy od Davisa. Davis myślał, że zrobi to samo co z Santa Cruzem, że to będzie łatwa walka. Tymczasem on wyciągał od niego te podbródkowe, obniżał pozycję, wszystko blokował. Także to może być zawodnik, który takiego Ryana Garcia mógłby sfrustrować. Też sam sporo umie w ofensywie. Jeśli siedziałby na nim, jeśli to byłaby taka ciągła, inteligentna presja, to jeszcze Ryan Garcia z kimś takim nie boksował. Świetnie wypadł z Luke'em Campbellem, ale myślę, że właśnie przeciwko takiej presji mógłby mieć problemy, tym bardziej, że pod znakiem zapytania jest to jego morale, ten jego mental. To jest taki mój kandydat z tych większych nazwisk. Myślę, że może być niespodzianka, jeśli by do takiego pojedynku doszło. Jesteśmy przy pięściarzach, którzy stracili zero w rekordzie, tak? Mają stracić. Więc tak, słuchajcie, Oscar Valdez. Oscar Valdez, jeśli dojdzie, znaczy walka zaplanowana jest z Shakurem Stevensonem, bardzo mocno obstawiam, że Oscar Valdez straci zero w rekordzie.
Ale czekaj, bo to jest już inna kategoria. To jest kategoria mistrza, który straci tytuł. A tam mówimy o prospektach, bardziej o zawodnikach z zerem, którzy nie są mistrzami. Przynajmniej ja to tak sobie rozpisałem wszystko. Okej, okay, można. Więc polecimy następnego w takim razie. Więc Oscar Valdez, wiadomo. Jack Cattrall straci zero w rekordzie. Amanda Serrano prawdopodobnie zlikwiduje zero w rekordzie. Katie Taylor to też jest taki typ niepewny, ale tak stawiam na dzisiaj. No i poza tym typuję króla cyganów. I nastała cisza. Nie, to jest odważny typ, ale... Dla mnie to też nie będzie tak. Szok. Usyk to jest zawodnik, który po prostu, tak jak mówiliśmy, nie ma żadnego w tym pancerzu, żadnej wyrwy na razie. Fury może to zrobić, ale jeśli tego nie zrobi naprawdę, to mnie to w ogóle nie zdziwi. Widzę jeden ze scenariuszy taki, że Fury będzie bardzo sfrustrowany w tym pojedynku i jakaś potencjalna dyskwalifikacja. On już miał takie swoje momenty. Oczywiście to jest tylko jeden ze scenariuszy, ale Usyk naprawdę... To nie będzie sensacja. Może dla kibiców, którzy patrzą tylko na ich rozmiary, ale jeśli chodzi o umiejętności, no Usyk jest nieprawdopodobny. To, co pokazał z Joshua, to takiego boksu w wadze ciężkiej dawno nie było. Także ja mimo wszystko minimalnie stawiam na Fury'ego, ale tu jedyne, co by mnie zaskoczyło w tej walce, gdyby ktoś kogoś szybko wykończył pierwsze rundy. Poza tym ja tutaj dopuszczam wszystko, bo nawet chyba w ostatniej rundzie tego pojedynku z Valinem Fury już był zmęczony tym nieustannym atakiem. On tam był podłączony chyba w tej ostatniej rundzie. Także tu każdy scenariusz moim zdaniem jest możliwy, oprócz jakiegoś tam tak zwanego blowoutu szybkiego, bo tego w ogóle nie widzę. Oni na pewno przez kilka rund będą tam spokojnie się badać i to na pewno potrwa. Myślę, że punktowo, a jeśli już jakieś zatrzymanie, to w końcówce walki. Nie, dla mnie w ogóle nie szokuje mnie, jeśli ktoś typuje tutaj Usyka, dlatego że facet jest niesamowity. No mniejszy jest, wiadomo, szybszy, leworęczny, no i takich przeciwników Fury nie lubi. Ja tu jeszcze tak sobie pomyślałem ostatnio właśnie, że Usyk ma o wiele większe doświadczenie. Tak naprawdę całościowo patrząc na karierę, także amatorską przede wszystkim, no to on po prostu to jest facet, który przeszedł w ringu wszystko i odwrotnie. Było widać nawet w walce z Valinem, że Fury, no... Niektórzy mówili, że on Valina zlekceważył, że źle podszedł do walki. To wszystko jest prawda, ale szczerze mówiąc, w ringu za bardzo nie widziałem jakiegoś tam jakiejś złej dyspozycji Fury'ego. Po prostu tam się pewne rzeczy źle potoczyły dla niego. Tak, rywal był bardzo niekorzystny, to znaczy to nie był rywal, którego on by sobie wybrał. Był zaskoczony, no bo to był przeciwnik bardzo szybko ruszający się, szybko doskakujący, leworęczny, dobrze bijący na dół, fajnie kontrujący, wystarczająco szybkie ręce. No to w ogóle nie jest przypadek, że on po tej walce akurat się rozstał z Benem Davisonem. No ale to oczywiście przyniosło mu pewne korzyści. Ja to troszeczkę inaczej na to patrzę niż większość, która mówi, że ten pojedynek coś tam pokazuje słabości Fury'ego. Każdy kontrbokser te kilka pierwszych rund potrzebuje na rozpoznanie. Tam Valin rzeczywiście kilka fajnych rzeczy mu pokazał. Natomiast Fury nie miał czasu się do tego dostosowywać. Tam pojawiło się to horrendalne rozcięcie, groziło to przerwaniem walki. Fury musiał zupełnie zmienić taktykę, musiał pójść ostro do przodu, zacząć spychać Valina. Ja w ogóle tego pojedynku jako słabego nie rozpatruję, wręcz przeciwnie. Zmienił swoją taktykę, poradził sobie z tym rozcięciem, gdzie on praktycznie niczego momentami nie widział. Nie widzę tutaj słabości, że pokazał Fury słabość w tym pojedynku. Na pewno zaskoczył go Valin na początku, ale to jest dobry zawodnik. Ja już przed walką mówiłem, że to nie będzie szwarc, to nie będzie taka łatwa walka. Natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś jest śliski, szybko rusza się po ringu, to Fury ma problem, ale ma problem z boksem na dystans. On wtedy właśnie włącza inny tryb. Zaczyna walczyć inside, zaczyna spychać, zaczyna dużo bić na dół. Oczywiście z Usykiem będzie to znacznie trudniejsze,
ale nie ma przeciwników, których nie da się zepchnąć pod liny. To będzie moim zdaniem kwestia tego, w jakim obszarze walki większość tego pojedynku się rozegra. Jeśli to będzie dużo takich dystansowych szachów, no to wtedy Usyk, jeśli Fury będzie potrafił w 7 rundach narzucić swoje warunki, to znaczy zepchnąć Usyka pod linę, skrócić dystans, a myślę, że będzie potrafił. On zresztą potrafi ten swój boks przeplatać. To mam wrażenie, że to będzie pojedynek nie dla szerszej publiczności. To nie będzie, nie będzie fajerwerków w sensie knockdownów, ale to będzie pojedynek, który będziemy potem rozbijać na czynniki pierwsze, runda po rundzie. Dlaczego ten zrobił to, dlaczego ten zrobił tamto. Ciągłe poprawki. Ja tak naprawdę nie wiem, kto wygra ten pojedynek. Jak przymuszają mnie, pytają ten typ, to mówię, że minimalnie Fury, ale tak jeszcze nie jestem w stanie tak do końca sobie tego zobrazować. Widzę wiele scenariuszy na ten pojedynek. No niesamowicie mnie taka walka frapuje i trzymam kciuki, żeby jednak nic się po drodze nie wysypało. Słuchajcie, jedno pytanie mam z Twittera od Konrada Budynka, byłego redaktora. Byłego redaktora, ale tak. Dlaczego chciano zapłacić 15 milionów Joshui, a nikt nawet nie pomyślał o 15 milionach dla Wildera? Unifikacja Fury versus Usyk nie wykręci liczb unifikacji Fury versus Joshua. Znaczy, dlaczego nikt nie pomyślał? Myślę, że to jest kwestia trochę innego rodzaju. Tam były pieniądze, które organizował głównie MTK chyba i podejrzewam, że arabscy szejkowie z tego klucza, więc tam już był budżet dogadany tak naprawdę i w tym momencie wkroczył Wilder, ale Wilder nie chciał po prostu pieniędzy, Wilder chciał walki, więc ciężko przekonać zawodnika, który nie chce pieniędzy, żeby je wziął. I Wilder tak naprawdę, nie było w ogóle rozmowy o tym, jaka to będzie kwota. Wilder od razu powiedział, że on wywraca ten stolik, że on bierze walkę z Furym i jego nie interesuje czekanie i branie pieniędzy, więc no to jest kwestia podejścia. Myślę, że to nam sporo mówi o tym mentalu też Joshua, to, że on tak się zastanawiał teatralnie trochę nad tym. Z jednej strony jasne, to jest prosta decyzja biznesowa, to jest jakby jedno, natomiast no, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, czyli to miejsce, w którym on jest, to te poszukiwania nowego trenera, czy wzmocnienia sztabu, no to się składa na jednak niepokojący obraz, bo wydaje mi się, że Joshua trochę sam nie wie, co zrobić i tak w pewnym momencie siedział i sobie wymyślił, że może wziąć te 15 milionów i poczekać, aż Fury załatwi mu ten problem. I pewnie tak by to było przedstawiane i tak by to było interpretowane i on by się od tej łatki mógł długo nie uwolnić, bo ja wcale nie jestem przekonany, że zwycięzca tej walki o tytuł niekwestionowanego mistrza, ktokolwiek by nie był z tej dwójki Usyk Fury, wydaje mi się, że jest prawdopodobne, że on może zakończyć karierę, może odejść po tym zwycięstwie. Raz, że Fury już pokazywał wiele razy, że wybierał te decyzje, które nie są do końca logiczne. Wiem, że ojciec go mocno namawia na zakończenie kariery już od dawna. To jest jedna kwestia, a Usyk po prostu może dojść do momentu, kiedy no już ten organizm zacznie się upominać. No to, co widzieliśmy w mniejszym stopniu u Łomaczenki, wydaje mi się, że nad nim też to wisi w jakimś sensie, natomiast wszystko jest kwestią czasu. Być może zdąży jeszcze pokazać te dwie wielkie walki na szczycie, które dadzą mu już tę absolutną pięściarską nieśmiertelność i ja bym bardzo chciał, żeby do tego doszło. I tak jak mówisz, Andrzej, że jesteś minimalnie w stronę Fury'ego, ja jestem minimalnie w stronę Usyka. Myślę, że walka z Joshua to będzie dla niego w jakimś sensie łatwiejsza robota, ten rewanż. Może być, jeśli tam się nic nie wydarzy w obozie Joshua spektakularnego, a no to się jednak nie zanosi. Wydaje mi się, że jeśli Joshua zaryzykuje i pójdzie na całość, czy też ruszy na Usyka, jak wiele osób sugeruje, to po prostu przegra przed czasem. Zamęczy się i to kardio, ta jego kondycja, no po prostu go wróci. To musi go w jakimś sensie ugryźć, bo ta różnica jest. Widać było, jak on się pilnował w tej pierwszej walce, żeby się nie podpalić, żeby bojąc się tych kryzysów kondycyjnych, które przy wyższym tempie one się muszą pojawić i to mogą się pojawić szybciej. To jest jedna sprawa, a druga, że Usyk w ewentualnym zestawieniu z Furym
oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówiliście, bo faktycznie ta walka z Walinem jest tutaj w jakimś sensie z jednej strony ważna i nieważna, bo faktycznie zgadzam się właściwie z wszystkim, że Walin też był niedoceniany mocno przez wszystkich i on nie był szwarcem, to był zupełnie inny zawodnik i to my widzieliśmy w kolejnych walkach z kolei, nawet z taką kłodą jak Brazil było widać, że to jest naprawdę kawał zawodnika myślącego w ringu i mało tego, mi się wydaje, że szkoda, że tej walki nie doszło, ale Walin miał bardzo duże szanse, żeby wykoleić jeszcze White'a, że to była taka skórka od banana w tym momencie, jak to wszystko ogłosili, to wydawało mi się ewidentne, że do tej walki może nie dojść, bo ona jest White'owi nie na rękę po prostu, bo to jest zbyt duże ryzyko w tej sytuacji, kiedy jest kilka milionów do podniesienia za walkę z Fury'em, która już ma się stać faktem, więc ten układ biznesowy mnie absolutnie nie dziwi, no i tylko mówię, mam nadzieję, że na szczycie tej układanki rzeczywiście będzie walka o niekwestionowane mistrzostwo. Marek, nie wiem, czy ty się domyślasz, bo my z Kacperem się domyślamy, dlaczego Joshua tak zwlekał z tą decyzją. On po prostu za krótko jeszcze przebywał w tym niebezpiecznym otoczeniu amerykańskich gymów. Myślę, że tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Jeszcze musi wrócić, jeszcze tam troszeczkę tej atmosfery zaznać i wtedy komfortu. Tak, wtedy ruszy już na tego Usyka od pierwszej sekundy. Ja się przypomniało mi się jeszcze to, co mówił Kasper o tym zerze w rekordzie, jakie to są pułapki, bo w sumie ja mam w głowie właśnie coś takiego, pułapkę takiego fast tracku, że wielu pięściarzy jest zbyt szybko prowadzonych i po prostu ich i umiejętności jak gdyby nie kompensują tych braków na pro. No i na przykład same, no ja tu bym chciał podkreślić, że medale olimpijskie na przykład nie wystarczą, no bo mieliśmy przykład Rahima Chakijewa chociażby, no Tiszczenko, no Łoma to jest specjalny przypadek, ale Robert i Ramirez na przykład też był taki przypadek no, ciężkiego początku. Teraz widać na przykład sytuację takich panów z tej trzutki Dillian White'a, Richard Jacques-Porc i Fabio Wardley. Obaj w tej chwili już widać po prostu ten moment, kiedy, że oni lecą za szybko i że ktoś ich dorwie i stracą to zero w rekordzie, a taki na przykład Conor Benn. No widać na jego przykładzie właśnie, że Hearn to jest niegłupi człowiek, no bo po pierwsze Conor Benn jest prowadzony spokojnie, no a po drugie to on osiągnął już taką pozycję właśnie, że on musi mieć dobieranych rywali bardzo ostrożnie i myślę, że on nie będzie w tej chwili się jakoś tam specjalnie spieszyć. Widać, że on nie wyrywa jakoś do przodu z tymi walkami z ludźmi. No tu jest kluczowa w przypadku Bena, to jest ta walka z Avanesyanem nie doszła, tak. Która gdzieś tam też wisi w powietrzu od jakiegoś czasu, a do której jestem przekonany, że w tym roku jeszcze nie dojdzie, że to będzie zbyt duże ryzyko i w przypadku Bena to rzeczywiście jest modelowe prowadzenie zawodnika, który tak naprawdę nie miał kariery amatorskiej, który się tego boksu uczył na robocie. No ja pamiętam, właściwie śledziłem go od samego początku, ta jego słynna walka w York Hall z Cedriciem Peynot, tym francuskim kickbokserem, który dwa razy go na deski rzucił i właściwie tam walczył o życie w tej walce Ben, gdzie werdykt tylko jednego sędziego ringowego był zdecydowanie zbyt wysoki, to była bardzo wyrównana walka, która mogła pójść w obie strony tak naprawdę. Potem rewanż już z odpowiednim wyprzedzeniem zbudowany, to było 10 rund też, więc ten margines błędu był większy i w tym rewanżu Ben był też dużo lepszym zawodnikiem. I on się autentycznie rozwija, ja to widzę, podoba mi się ten kierunek i wydaje mi się, że w takim idealnym świecie to, co oni teraz, to czego oni teraz szukają, czyli ten były mistrz z nazwiskiem, to jest dobre rozwiązanie, to jest taka walka, która powinna w jego karierze zaistnieć. Wątpię, że to będzie Bronner, wątpię też trochę, że to będzie Maurice Hooker, chociaż gdyby to był Maurice Hooker, to byłbym bardzo pozytywnie zaskoczony i uważam, że to byłaby świetna walka z jakąś tam intrygą i z jakimś tam wyraźnym stopniem ryzyka. Ale jest tych zawodników pełno tak naprawdę w półśredniej, tych nawet no, Guerrero cały czas boksuje, Victor Ortiz cały czas boksuje. To są wciąż zawodnicy, którzy mogą mu dać rundy i których on potrzebuje, żeby się rozwijać. A w dalszej kolejności myślę, że ta weryfikacja na poziomie krajowym też będzie ważna. Nie wiem, czy to będzie weryfikacja z Kanem albo z Brookiem, którykolwiek by przegrał czy wygrał, czy to będzie miało jakieś znaczenie, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić, że z którymś z nich jeszcze tam zostanie skrzyżowany Ben i dopiero potem, po takiej podbudowie, myślę, że to jest jakieś kwestia 15 miesięcy, może będzie gotowy na coś więcej przy założeniu, że nie powinien mu się noga
ale no, mówiliśmy o tych prospektach, jacy są w półśredniej. No, jak spojrzymy z jednej strony na Ennisa czy na Virgila Ortiza, którzy, no, to widać, że oni są gotowi na tę walkę o Mistrzostwo Świata. Ben moim zdaniem nie jest i jeszcze trochę minie, zanim będzie. Wardley to też jest trochę inny przypadek, bo on akurat wydaje mi się, że jest prowadzony, budowany rozsądnie, tylko że po prostu widać już na tym dosyć niskim poziomie, że on ma braki, których prawdopodobnie nie da się wyeliminować i że tam on będzie dawał dobre walki, ale w którymś momencie mu się pewnie powinie noga. Ryakport to jest jeszcze inny przypadek, bo on miał bardzo długą przerwę przez te zawirowania kontraktowe i tak naprawdę teraz dopiero wraca na tę właściwą ścieżkę. Ten Lemiatur z Durodolą pokazał jakiś potencjał, ale tu wciąż jest kwestia tego, jak on będzie budowany, bo on teoretycznie tę drogę krajową już raz pokonał, natomiast nie wykluczam, że jeszcze raz jakieś tam walki na poziomie krajowym się dla niego pojawią, zanim się coś na poziomie mistrzowskim urodzi. A może pojedynek, z którego kilka lat temu byśmy się śmieli, wszyscy w UK by się śmieli. Josh Kelly kontra Conor Benn. Kiedyś wydawało się, że Kelly to jest po prostu zupełnie inna bajka, a teraz jak najbardziej realny pojedynek i kto wie, czy ten Conor Benn by tego nie wygrał, bo on naprawdę zrobił duży postęp. Na początku to było tylko i wyłącznie nazwisko, a naprawdę, naprawdę fajnie się rozwinął przez te kilka lat, właśnie dzięki temu prowadzeniu, właśnie dzięki temu, że za szybko nie został rzucony na głębokie wody. No a propos tych realnych bardzo pojedynków, to mi się przypomniało, że mamy w ten weekend przecież walkę, doskonałą walkę i kandydatkę. Słuchajcie, to jest walka, która spełnia, może spokojnie uzupełnić nam kilka kategorii, bo ja mam tutaj poważnego kandydata do pierwszego tytułu w tym roku, nowego zdobywcy pasa. No i jeszcze tutaj oczywiście może być kwestia walki roku. Tabisom Chunu, Ilunga Makabu, Tabisom Chunu, dwóch leworęcznych wymiataczy w cruiser. No żaden z nich na pewno nie jest koci łapci. I wiemy, że no w Gala Dona Kinga, no obejrzycie tak a propos, ja załączę tutaj link do programu Andrzeja o Donie Kingu, no to jest słuchajcie, wypas, więc koniecznie. A jeszcze dużo rzeczy zapomniałem powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo było tam jeszcze mega kilka ciekawych rzeczy. Kacper, ty Marek też pewnie wiesz, taki deal Dona Kinga z MGM Grand, gdzie nazwał to Ballroom najgorszą umową w historii kasyna. Tam było mnóstwo tych ciekawostek, o których ja nie mówiłem. Na przykład mówiłem o dwóch wstargnięciach Kinga na ring, a przed hat-trickiem właśnie Boparum go powstrzymał, bo King zamierzał wejść na ring, kiedy Lennard walczył z Haglerem. On już węszył już zwycięstwo Lennarda, chciał tam wkroczyć, ale Boparum złapał go za fraki. King mu się wyrwał, tylko guzik został w ręce Aruma. No i Arum poprosił ochroniarzy wściekłego Kinga zatrzymali. Także King jeszcze swojego czarnego brata z ochrony pozdrowił. Puść mnie ty, czarny skurwielu. To było chyba w Czterech Królach albo u Dona McCrae, w którejś z tych książek. Też fantastyczna historia, że tego hat-tricka nie udało się Donowi Kingowi skompletować właśnie dzięki Bobowi Arumowi. To doskonała okazja, żeby zrobić kolejny odcinek. A ty jak myślicie, co myślicie o tej walce? Mczunu Makabu, Makabu Mczunu. Wiesz co, no bardzo ciekawe zestawienie, które tak rzeczywiście przemknęło bez większej uwagi, ale to myślę, że jest kwestia no, jednak promotora też i platformy, która za tym stoi, ale to jest jednak dwóch zawodników z top 10 dosyć mocnej kategorii, jaką ciągle jest waga cruiser. Ja to chętnie obejrzę i wiem, że mocno akcentujesz tutaj te szanse Mczunu i ja też je widzę. Ja myślę, że to może być walka, że tak naprawdę jak spojrzymy, w którym momencie oni są teraz w porównaniu do tej ich pierwszej walki, to być może ten czas w tym zestawieniu pracował na korzyść Mczunu, że on się po prostu troszkę lepiej zestarzał, bo wydaje mi się, że Makabu może mieć trochę mniej w baku. Widziałem no, to raz, że walka z Michałem Cieślakiem to jest jedno, ale on od Durodoli jednak sporo przyjmował, a Durodola już jest mocno past prime i tam te reakcje, to wszystko jest o tempo wolniejsze. I oczywiście Makabu go skończył przed czasem, ale wydaje mi się, że tam już zdradził pewne objawy tego, że może być tym boksem trochę zmęczony, że może to była kwestia też problemów z mobilizacją na takie walki, które miał u siebie właściwie, gdzie go traktowano tam jak króla. Ale Mczunu mu nie powinien pasować i myślę, że przygotowany Mczunu w takiej dyspozycji, w jakiej widzieliśmy go w Rosji,
może się postawić. Natomiast wydaje mi się, że tu jednak może zadziałać koniec końców przy w miarę wyrównanej walce ta magia strony A i ta magia tego Canelo, który gdzieś tam sobie namaścił tego Makabu, więc wydaje mi się tutaj kontrowersyjny werdykt na korzyść Makabu absolutnie mnie nie zdziwi, ale to jest walka, gdzie właściwie jestem sobie w stanie wyobrazić wiele rzeczy. Czasówka późna znowu na korzyść Makabu jest możliwa. Jest możliwa wygrana na punkty meczu, no równie dobrze, w miarę wyraźna też. Także na pewno chętnie to obejrzę. Andrzej? Ja szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem, dopiero Patryk z boksingu, bo kiedyś była taka dyskusja na Twitterze a propos pojedynku Canelo Makabu, pisał, że Makabu to jest taki imprezowicz straszny. Ja o tym nic nie słyszałem, że on potrafi ostro zabalować, ale nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, jak to jest Makabu. Z drugiej strony mamy Mczun, on jest bardzo napompowany. To też nie jest zawodnik kategorii cruiser, ale te mięśnie, jemu troszeczkę tlenu zabrakło w tym pierwszym pojedynku. Była walka dwóch połówek, najpierw tam przeważał Mczunu, potem Makabu doszedł do głosu. Naprawdę trudno powiedzieć moim zdaniem, do czego, co tutaj się może wydarzyć. No ale pod pistoletem to jednak chyba Makabu. Mczunu się zarzekał, że wtedy był po prostu młody, że przegrał przez brawurę. Możliwe, bo to jest taki kontbokser, który lubi wyczekiwać, on wtedy tam chyba się też troszeczkę wystrzelał, także może coś w tym być, ale jednak jak już pytasz o typ, to jednak Makabu. Moi drodzy, moimi gośćmi byli Kasper Bartosiak. Dziękuję bardzo. Dzięki, bardzo dziękuję. Dzięki panowie. Andrzej Pastuszek. Spodziewajcie się kiedyś kontynuacji, bo no, mnie doskonale się rozmawiało, mam nadzieję, że wam też. Pewnie. Musimy to powtórzyć, to zdecydowanie.